Kostki. Kazio i numery alarmowe dla dzieci. Numer alarmowy 112. Cześć, to ja, Kazio. Mam do was pytanie. Czy wiecie, co oznacza ten numer? Tak, to 112. Najważniejszy numer alarmowy. Każde dziecko i dorosły powinien go pamiętać. Jeśli nie znacie tego numeru i nie wiecie, jak go używać, nie martwcie się. Zaraz wam wszystko wytłumaczę. 112. 112 to tylko 3 cyfry. Koniecznie je zapamiętajcie. Mają wyjątkową moc. Mogą zapobiec tragedii, a nawet uratować komuś życie. Numeru 112 używamy tylko w nagłych wypadkach. Wtedy, gdy wydarzy się coś złego i potrzebujemy pilnej pomocy. Na przykład, gdy zauważymy pożar. Albo gdy zdarzy się wypadek, ktoś jest ranny lub stracił przytomność. Możemy go używać również w innych sytuacjach, w których czujemy się zagrożeni. Albo gdy ktoś robi nam lub naszym bliskim krzywdę. Jeśli wybierzemy ten numer z dowolnego telefonu, połączymy się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Osoba, która odbierze nasz telefon, zada nam kilka pytań, a potem powiadomi odpowiednie służby, policję, straż pożarną lub pogotowie ratunkowe. Dzwoniąc na 112, staraj się zachować spokój i uważnie słuchaj operatora. Musisz się skupić i wykonywać polecenia. Operator rozpocznie rozmowę mówiąc, w czym mogę pomóc? Albo zapyta, co się stało? Postaraj się krótko opisać sytuację, która się wydarzyła. Następnie usłyszysz kolejne pytania. Będziesz poproszony o podanie adresu zdarzenia. Jeśli go nie znasz, spróbuj opisać, jak wygląda to miejsce. Może zapamiętasz nazwę miejscowości lub ulicy, która znajduje się obok. Albo potrafisz wskazać charakterystyczne budynki, które znajdują się w pobliżu. Operator może ciebie poprosić o wykonanie pewnych czynności. Słuchaj go uważnie i nie rozłączaj się. Oto lista poleceń, na które powinieneś być przygotowany. Opisz, co się stało. Podaj adres zdarzenia. Powiedz, ile osób jest poszkodowanych. Podaj swoje imię i nazwisko. I koniecznie zapamiętaj, numer 112 nie służy do zabawy. A teraz powtórzymy sobie wszystkie numery alarmowe. Numery alarmowe. 112, ten numer musi znać każdy z nas. 112 to uniwersalny europejski numer alarmowy, na który zawsze możemy zadzwonić, by uzyskać pomoc w krytycznej sytuacji. Warto jednak pamiętać inne numery, by dodzwonić się do właściwych służb i szybciej uzyskać odpowiednią pomoc. 997 to numer na policję. 998 to numer do straży pożarnej. 999 to numer na pogotowie ratunkowe. 985 to numer do ratownictwa morskiego i górskiego. Będąc w górach, warto go znać. Mam nadzieję, że już zawsze będziecie pamiętać o numerze 112. Fajnie, że obejrzeliście mój film do końca. Poproszę was teraz o łapkę w górę i zasubskrybowanie naszego kanału. Czekajcie na nowe odcinki.